W miarę dokonywania odkryć naukowych, kosmos nie przestaje nas zaskakiwać. Jeśli kilka wieków temu myśleliśmy, że Ziemia jest centrum wszechświata, to teraz wiemy, że jest trzecią planetą w Układzie Słonecznym, który zawiera w sumie 8 planet. System ten znajduje się w jednym z ramion naszej galaktyki, Drodze Mlecznej, w której znajduje się szacunkowo 230 miliardów gwiazd. W obliczu tych niezmierzonych proporcji możemy tylko podziwiać bezmiar wszechświata. Jeśli chodzi o obserwowalną część wszechświata, uważa się, że zawiera ona 2 miliardy galaktyk. Dlatego jest niemal pewne, że istnieją systemy porównywalne z naszym rozrzucone w Drodze Mlecznej, a nawet w szerokim wszechświecie. Gwiazdy te, olbrzymie kule świecącego gazu, są tak jasne, że łatwo je zauważyć. Ale gdy chodzi o planety krążące wokół nich, zadanie jest bardziej skomplikowane. Tak skomplikowane, że dopiero 6 października 1995 roku astronomowie potwierdzili odkrycie planety poza naszym Układem Słonecznym. Tych odległych kuzynów naszej Ziemi nazywamy egzoplanetami. Od tego czasu udało się zidentyfikować ich tysiące. Powodem, dla którego ludzkość stara się znaleźć te nowe światy, jest to, że mogą one powiedzieć nam więcej o formowaniu się naszej własnej planety, początkach życia, a nawet zapewnić dom dla ludzkości w niezbyt odległej przyszłości. Egzoplanety są prawie niewidoczne, a jednak tak liczne. Kryją one w sobie tajemnice, które intrygują społeczność naukową i fascynują miłośników astronomii. Drogi podróżniku, dzień dobry. Dziś wyruszamy w podróż o długości kilku tysięcy lat świetlnych. Aby odkryć te inne światy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zapomnijcie zasubskrybować i polubić filmu, aby wesprzeć kanał. Dziękuję wszystkim i życzę miłego oglądania. Kosmos jest pełen obiektów kosmicznych, takich jak wysublimowane komety świetliste, gwiazdy, niszczycielskie asteroidy czy głodne czarne dziury. Wśród tej bocznej fauny jest wiele istot, które zamieszkują galaktyki, a nikt tak naprawdę nie zwraca na nie uwagi. Egzoplanety to wszystkie planety, które nie są częścią naszego Układu Słonecznego, ale krążą wokół innej gwiazdy. Są one również nazywane planetami pozasłonecznymi. Planety te są częścią własnego układu planetarnego, czasem bardzo odmiennego od naszego. Zazwyczaj, gdy egzoplaneta jest odkrywana wokół pobliskiej gwiazdy, nierzadko zdarza się tuż za nią ukrywa się jedna z jej sióstr. Do 2005 roku, 10 lat po odkryciu pierwszej egzoplanety, astronomowie zidentyfikowali ich już 155. Do 1 lipca 2021 roku liczba ta wzrosła do 4777 w 3534 różnych układach planetarnych. Szacuje się również, że od 5 do 20% z nich jest podobnych do Ziemi. Pozostałe są równie zróżnicowane, co zróżnicowane pod względem kształtu. Niektóre są prawdziwymi gigantami, większymi nawet od Jowisza. Inne dzielą się na część zwęgloną, stale zorientowaną na gwiazdę i część lodową, zawsze pogrążoną w ciemności. Planety pozasłoneczne mogą być teluryczne, jak Ziemia, i mieć nieprzeniknioną atmosferę, jak Wenus. Inną możliwością jest to, że ich atmosfera została zmieciona przez kataklizm, tak jak na Marsie. Te wewnętrzne światy mogą nam się również jawić jako gazowe olbrzymy. Temperatury powierzchni mogą być tak samo mroźne, jak i gorące, a rzadkie pierwiastki takie jak diament czy złoto mogą stanowić większość tych niezwykłych planet. Jednak te, które najbardziej interesują naukowców, to egzoplanety podobne do naszej. Niestety, kandydatów jest wielu, a wybrańców niewielu. Ale dlaczego jest tak mało planet, które potencjalnie mogłyby zastąpić nasz świat? Z tej prostej przyczyny, że pojawienie się życia na Ziemi jest niemal cudem. Było to możliwe, ponieważ zbiegło się wiele elementów, które pozwoliły na jego rozwój. Chociaż jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że życie mogłoby przybrać inne formy, to jednak prawdą jest to, że tylko planety podobne do Ziemi mogą utrzymać gatunek ludzki. Naukowcy skupiają się więc na poszukiwaniu planet podobnych do Ziemi. A
Aby to zrobić, interesują się czymś, co nazywa się indeksem podobieństwa ziemskiego, ESI. Indeks ten mierzy podobieństwo obiektu niebieskiego do Ziemi w skali od 0 do 1. Im wartość jest bliższa jedynki, tym obiekt jest bardziej podobny do Ziemi. Aby go obliczyć, naukowcy sprawdzają 4 parametry: promień, gęstość, temperatura powierzchni, a prędkość wypuszczania. Ten ostatni parametr odpowiada minimalnej prędkości, jaką musi mieć obiekt, aby na dobre opuścić przyciągane gwiazdy, bez uwzględnienia wpływu jej atmosfery. Jest więc bezpośrednio związana z siłą grawitacyjną danej gwiazdy, a więc z jej gęstością. Ten indeks jest dobrym wskaźnikiem. Jest to jednak dalece niewystarczające do stwierdzenia, czy egzoplaneta jest dobrym kandydatem do zastąpienia Ziemi, czy też nie. Weźmy przykład z Marsa. Czerwona planeta wydaje się obecnie najbardziej odpowiednia dla rozwoju życia ze wszystkich planet Układu Słonecznego. Jej wskaźnik podobieństwa do Ziemi wynosi 0,815. Jest to wartość niższa niż w przypadku Wenus, która wynosi 0,979. Tak, Wenus jest bardziej podobna do Ziemi niż Mars według tego narzędzia. Jednak jego gęsta atmosfera jest bardzo bogata w gazy cieplarniane. Średnia temperatura powierzchni gwiazdy pasterskiej wynosi 462 stopnie Celsjusza. W świetle tych danych nasz bliźniak jawi się jako znacznie bardziej wrogi. Dlatego badacze nie mogą opierać swojej selekcji potencjalnie nadających się do zamieszkania planet wyłącznie na TSI. Muszą też patrzeć na odległość planety od tej gwiazdy. W zależności od wielkości i promieniowania, każda gwiazda ma swoją strefę nadającą się do zamieszkania. Obwód tej strefy przyjmuje formę pierścienia, a każda zawarta w nim planeta korzysta z idealnego światła słonecznego, umożliwiającego rozwój życia podobnego do tego, które znamy. Należy dokładnie przeanalizować wiele innych parametrów, jak na przykład obecność atmosfery. Atmosfera musi być wystarczająco gęsta, aby chronić powierzchnię przed wiatrem słonecznym. Jej skład nie może być zbyt bogaty w gazy cieplarniane, ani tak gęsty, by blokować światło. W grę wchodzi obecność wody w stanie ciekłym, aktywność wulkaniczna egzoplanety, obecność Księżyca i wiele innych parametrów. Choć każdego dnia odkrywanych jest wiele egzoplanet, znalezienie takiej, która może zastąpić Ziemię, nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Dla naukowców jest to szukanie igły w stogu siana. Spośród miliardów egzoplanet w kosmosie nadejdzie dzień, w którym zostanie odkryta jedna, która będzie niemal identyczna z Ziemią. W rzeczywistości, pomimo astronomicznej liczby planet pozasłonecznych, dopiero w 1995 roku oficjalnie wykryto pierwszą z nich. Ale dlaczego obserwacja tych gwiazd trwała tak długo? Odpowiedź leży w ich obserwacji. W 1992 roku polski astronom Aleksander Wolszczan badał bardzo nietypowe ciało niebieskie pulsar PSR 1257+12. Pulsar to gwiazda neutronowa, która obraca się z niezwykle dużą prędkością i wytwarza okresowe impulsy. Badanie tego pulsara doprowadziło astronoma do bardzo dziwnych obserwacji. Okres pulsacji obiektu był nieregularny. Po wysunięciu kilku hipotez doszedł do wniosku, że przyczyną tej nieregularności jest obecność dwóch ciał czterokrotnie masywniejszych od Ziemi. Była to pierwsza, pośrednia obserwacja układu planetarnego, innego niż nasz Układ Słoneczny. Jednak pierwszą bezpośrednią obserwację egzoplanety przypisuje się astronomom Michaelowi, Mayerowi i Didierowi, Queloz'owi w 1995 roku. Znajdująca się w odległości około 50 lat świetlnych, nowa planeta, którą odkryli, otrzymała nazwę 51 Pegasi b. Podobnie jak penicylina w swoich czasach, odkrycie tej planety przez tych dwóch mężczyzn było wynikiem szczęśliwego przypadku. Dwaj astronomowie szukali gwiazd podobnych do naszego Słońca. Kierując ogromny teleskop na Observatoire de Haute-Provence, odkryli, że prędkość radialna gwiazdy jest nieprawidłowa. Po wielokrotnym sprawdzeniu nie było żadnych wątpliwości. Rzeczywiście gwiazda krążyła wokół gwiazdy. Zgodnie z nomenklaturą układów pozasłonecznych,
Ta nowa planeta została nazwana 51 Pegasi, od nazwy gwiazdy, a B od jej jasności. Litera A zarezerwowana jest dla najjaśniejszej gwiazdy w Układzie, w tym przypadku gwiazdy. 51 Pegasi B jest dużą gazową planetą, porównywalną do Jowisza. Ma jednak tę osobliwość, że znajduje się niezwykle blisko swojej gwiazdy, dokładnie 7,5 milionów kilometrów od niej. Dla porównania, Merkury znajduje się 51 milionów kilometrów od Słońca. Zaskoczyło to astronomów, gdyż w naszym Układzie Słonecznym to właśnie planety telluryczne znajdują się najbliżej gwiazdy. Okres obrotu gazowego giganta wynosi zaledwie 4 dni, a temperatura jego powierzchni to około 1000 stopni Celsjusza. Jednak to niespodziewane odkrycie było mało prawdopodobne. W końcu ludzie od dziesięcioleci skanują niebo, ale większość jasnych ciał, które widzimy świecące w nocy, to zwykle tylko gwiazdy. Pozostałe to planety w naszym Układzie Słonecznym, jak na przykład gwiazda polarna Wenus. Z Ziemi egzoplanety są bardzo trudne do zauważenia. Ale dlaczego tak jest? Powód ma związek z atmosferą, która chroni i otacza naszą planetę, ale także z naturą samych egzoplanet. W przeciwieństwie do gwiazd, wokół których orbitują, te odległe planety nie emitują bardzo intensywnego promieniowania. Nie da się ich zatem wykryć w ten sposób głównie dlatego, że moc promieniowania emitowanego przez gwiazdę karłowacieje w stosunku do planet. Jednak naukowcy nadal stosują tę samą metodę, co Michael Mayor i Didier Queloz, czyli obserwowanie zmian prędkości radialnych gwiazd w celu wykrycia planet poza naszym układem. Znaczna zmienność tego parametru wskazuje prawdopodobnie na orbitowanie gwiazdy przez masywne ciało. Aby jednak dokonać takiej obserwacji, musi być spełnionych kilka warunków. Planeta musi być wystarczająca blisko gwiazdy, aby siła grawitacji była znacząca. Musi być również wystarczająco masywna w proporcji do gwiazdy, aby mieć wpływ na jej prędkość radialną. Metoda ta ogranicza zakres możliwości, a także wymaga bardzo silnych teleskopów. Astronomowie zwrócili się więc do innej metody, metody tranzytów. Metoda ta polega na wykrywaniu spadku jasności, gdy planeta przechodzi przed swoją gwiazdą. To właśnie tą metodą udało się wykryć najwięcej egzoplanet. Im bardziej zmniejsza się jasność w miarę przechodzenia planety, tym bardziej masywna jest planeta. Podobnie jak pomiar prędkości radialnej, metoda tranzytu daje wskazówkę co do wielkości wykrytej planety. Ale idzie dalej, bo daje nam również informacje o jego składzie atmosferycznym. Rzeczywiście, gdy promienie gwiazdy przechodzą przez atmosferę planety, są filtrowane. Porównując surowe i przefiltrowane promienie, naukowcy mogą profilować skład atmosfery, jeśli składa się z elementów chemicznych takich jak metan, tlen, dwutlenek węgla czy nawet woda, szansa na to, że planeta może być siedliskiem życia rosną. Choć metoda ta jest dość skuteczna, ma pewne wady. Aby wykryć planetę, jej płaszczyzna orbitalna musi być zgodna z naszą. Ponadto metoda tranzytu nie może być stosowana z powierzchni Ziemi. Planeta przechodząca przed swoją gwiazdą powoduje niewielki spadek jej jasności. Ze względu na grubą atmosferę otaczającą naszą planetę, nie możemy wiedzieć, czy spadek jasności jest rzeczywiście wynikiem działań orbitującej planety. Dlatego wykrycie tranzytu odbywa się za pomocą satelitów, specjalnie zaprojektowanych do skanowania kosmosu w poszukiwaniu nowych światów. Pierwszym z nich była satelita Kepler, wystrzelony przez NASA w 2009 roku. Jej misja była prosta – znaleźć jak najwięcej egzoplanet w naszej galaktyce Drogi Mlecznej. W tym celu teleskop został starannie wyposażony przez inżynierów amerykańskiej agencji kosmicznej. W momencie startu miał największe zwierciadło spośród wszystkich teleskopów krążących wokół Ziemi. Wyposażono go również w 42 sensory CDD o łącznej rozdzielczości 96 megapikseli. Wystarczyło to do pokrycia około 25% powierzchni nieba. W czasie swojej działalności teleskop Kepler odkrył metodą tranzytów 2662 nowe planety.
Niestety, w 2018 roku teleskop przestał działać z powodu poważnych awarii. Misja Kepler ujawniła jednak pewne cechy egzoplanet. Wydaje się, że większość z nich mieści się w przedziale między wielkością naszej Ziemi a Neptuna. Są one znane jako superziemia. Obserwacje Keplera doprowadziły również do wniosku, że większość gwiazd ma na swoich orbitach przynajmniej jedną planetę. W tym samym roku, w którym teleskop został wycofany z użytku, NASA wystrzeliła nowy statek kosmiczny, również poświęcony odkrywaniu planet pozasłonecznych. Jego nazwa brzmiała Transiting Exoplanet Survey Satellite. Badania tego ostatniego polegały w zasadzie na odkryciu planet o podobieństwach do naszych, czyli małych planet tellurycznych, znajdujących się w strefie zamieszkiwalnej w swojej gwiazdy. Jeśli chodzi o obserwowane gwiazdy, TESS skupiła się na tych odpowiadających wielkością i jasnością naszemu Słońcu, znajdujących się jak najbliżej nas. Celem misji jest przede wszystkim odkrycie najłatwiej dostępnych, potencjalnie nadających się do zamieszkania światów. Choć dotarcie do tych światów wydaje się obecnie utopią, nie jest wykluczone, że odkrycia teleskopu doprowadzą do eksploracji kosmosu, a nawet misji kolonizacyjnych w nadchodzących stuleciach. Marca 2021 roku NASA ogłosiła, że teleskop odkrył już ponad 2200 egzoplanet, skanując prawie 70% sfery niebieskiej. Niedawno na orbitę został wzniesiony kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Został on uruchomiony 25 grudnia 2021 roku. Jest to obecnie największy i najdroższy ze wszystkich teleskopów na orbicie. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie jest on poświęcony wyłącznie poszukiwaniu egzoplanet, ale ma kontynuować pracę kosmicznego teleskopu Hubble'a, czyli obserwować szeroko rozumiany wszechświat. Dla NASA i różnych agencji kosmicznych na całym świecie te misje obserwacyjne są kluczowe dla zrozumienia naszego wszechświata. Coraz potężniejsze teleskopy na orbicie nie są hamowane przez grubą atmosferę naszej planety i dzięki temu mogą prowadzić coraz bardziej szczegółowe obserwacje. W swoim czasie Hubble zdoła ujawnić istnienie supermasywnych czarnych dziur w centrum galaktyk, a także tajemniczej ciemnej materii i ciemnej energii. Być może teleskop Jamesa Webba jako pierwszy dostarczy dowodów na to, że życie rozwinęło się gdzie indziej niż na naszej błękitnej planecie. W tej chwili nie ma nic, co mogłoby potwierdzić tę hipotezę, choć jest ona fascynująca. Z drugiej strony, różne obserwacje teleskopowe wydobyły na światło dzienne kilka bardzo niezwykłych egzoplanet, z których część stanowi wielką obietnicę dla przyszłości ludzkości. Ta, którą odkryjemy jako pierwszą, znajduje się w systemie Kepler-90. W odległości ponad 2800 lat świetlnych znajduje się układ pozasłoneczny Kepler-90. Ostatnio układ ten wzbudził zainteresowanie astronomów ze względu na odkrycie nowej egzoplanety Kepler-90i. Dzięki temu odkryciu Kepler-90 jest oficjalnie pierwszym układem planetarnym poza naszym własnym, w którym 8 planet krąży wokół jednej gwiazdy. Nazwa tego układu pochodzi od teleskopu Keplera, który dokonał odkrycia. Był to 90. obiekt gwiezdny odkryty podczas misji. 3 planety znajdujące się najbliżej gwiazdy Kepler-90b, c oraz i to planety telluryczne, porównywalne wielkością do Ziemi. Kolejne 3, Kepler-90d, e i f, to gazowe planety, nieco mniejsze od Neptuna, a 2 ostatnie, Kepler-90g i h, to gazowe olbrzymy, jak Jowisz i Saturn. Jest to zaskakująca cecha, ponieważ w naszym Układzie Słonecznym to większe planety gazowe znajdują się blisko gwiazdy, co kontrastuje z rozkładem obserwowanym w Układzie Kepler-90. Ponadto planety krążące wokół tego układu są znacznie bliżej siebie niż w naszym Układzie Słonecznym. Kepler-90h, która jest najdalsza w systemie, znajduje się tak daleko od swojej gwiazdy, jak Ziemia od Słońca. Wywołało to ogromne zainteresowanie społeczności naukowej, która wciąż zastanawia się, jak tak złożony układ może zawierać masywne ciała w tak bliskiej odległości i wciąż być stabilny.
Ten układ pozasłoneczny znany jest jako Kepler-90, co jest również nazwą gwiazdy znajdującej się w jego centrum. Kepler-90 jest żółtym karłem o masie i promieniu 1,2 razy większe od masy Słońca. Temperatura jej powierzchni wynosi 5800 stopni Celsjusza, czyli jest około 250 stopni chłodniejsza od temperatury naszej gwiazdy. Choć porównywalny do Słońca pod względem rozmiarów i temperatury, Kepler-90 szacowany jest na 2 miliardy lat. Jest zatem dwukrotnie młodsza od naszego Słońca. Gwieździstą noc można pokusić się o obserwację tej młodej gwiazdy. Niestety jest zbyt ciemna, by można ją było dostrzec gołym okiem z Ziemi. Jest jednak 1,7 razy jaśniejsza od Słońca. To ciepło i promieniowanie sprawiają, że gwiazdy Kepler 90b i c, najbliższe gwiazdy, są zbyt gorące, by nadawały się do zamieszkania. Ich temperatura jest zbliżona do temperatury Merkurego lub Wenus. Kepler 90i, najnowsza planeta odkryta w tym układzie, jest trzecią najbliższą gwieździe. Podobnie jak jej siostry, została odkryta metodą tranzytową. Jednak analitykom sprawiło to nieco więcej kłopotów. Wykrycie go wymagało dłuższego okresu obserwacji i przetwarzania danych w oparciu o skomplikowane algorytmy. Jego istnienie zostało oficjalnie udowodnione w 2017 roku, czyniąc system Kepler-90 jedynym innym ośmioplanetowym układem poza Układem Słonecznym. Nie jest jednak wykluczone, że inne planety są częścią tego układu, a naukowcy bacznie obserwują Kepler-90. Być może nie ujawnił jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Jeśli zastanawiasz się, jak może wyglądać ta planeta, wyobraź sobie powierzchnię Ziemi w temperaturze około 500 stopni Celsjusza, a otrzymasz całkiem dobre wyobrażenie. W rzeczywistości planeta ta jest podobna do Ziemi pod względem masy, średnicy i składu chemicznego, jednak jej bliskość do swojej gwiazdy uniemożliwia rozwój życia. W rzeczywistości żadna z planet odkrytych obecnie w systemie Kepler-90 nie wydaje się być zdolna do podtrzymania życia. Jest jednak inny system, równie ciekawy jak Kepler-90, który wygląda pod tym względem bardziej obiecująco. Uważa się, że ten system, zwany TRAPPIST-1, ma co najmniej 3 planety krążące w strefie mieszkalnej gwiazdy. W skali kosmicznej układ planetarny TRAPPIST-1 jest naszym sąsiadem. Znajduje się w odległości 39,5 lat świetlnych, czyli około 4 na 1014 km. Choć system ten wydaje się w tej chwili nieosiągalny, jego orbita powoli dryfuje w naszą stronę. Kto wie, może kiedyś TRAPPIST-1 będzie na tyle blisko, że zostanie zbadany przez ludzi. TRAPPIST-1 jest gwiazdą zwaną Czerwonym Karłem. Gwiazdy te są najmniejszymi i najmniej jasnymi gwiazdami w kosmosie. Świecą z intensywnością około 1% intensywności naszego Słońca. Są więc niewidoczne gołym okiem z Ziemi. Są to jednak gwiazdy, które w większości zaludniają niebo i mogą płonąć nawet przez 10 miliardów lat. Szacuje się, że 80% gwiazd we wszechświecie to czerwone karły. W przypadku TRAPPIST-1 ten status gwiazdy karłowatej nie jest bezpodstawny, gdyż jej rozmiary są zbliżone do rozmiarów Jowisza. Choć jest nieporównywalnie mniejsza od naszego Słońca, to TRAPPIST-1 jest od niego starsza o około 3 miliardy lat. Aby lepiej zrozumieć odkrycie tego systemu, musimy cofnąć się w czasie do 2016 roku. Wtedy też metodą tranzytu odkryto 3 egzoplanety krążące wokół TRAPPIST-1. Ta pośrednia obserwacja nie została wykonana przez teleskop kosmiczny, ale przez teleskop naziemny, a dokładniej przez obserwatorium ESO w Chile. Na wysokości ponad 2600 metrów obserwatorium to oferuje idealne warunki do obserwacji kosmosu. Odkryto tam planety TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c i TRAPPIST-1d. Ale dzięki nowym obserwacjom za pomocą teleskopu Spitzera, naukowcy byli w stanie wykryć również obecność trapistów E, F, G i H. W sumie 7 egzoplanet. Jest to dość duża liczba, ale nie odpowiada ona układowi Kepler-90. Planety w układzie TRAPPIST-1 mają jednak jedną cechę, której nie ma układ Kepler-90. Wszystkie są identyczne z Ziemią pod względem wielkości.
Ich promień waha się od 0,7 do 1,13 razy więcej niż promień naszej planety. Po części z tego powodu TRAPPIST-1 jest opisywany jako jeden z najbardziej obiecujących systemów poszukiwania światów nadających się do zamieszkania. Po przeanalizowaniu gęstości tych różnych planet okazuje się, że muszą one potencjalnie zawierać znaczne ilości wody i innych lotnych pierwiastków. Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne w przypadku najbardziej odległych planet TRAPPIST-1, E, F, G i H, które mogą być niemal w całości pokryte wodą. Planety te były więc porównywalne z gigantycznym oceanem, jak planeta Miller w filmie Christophera Nolana Interstellar. Bliższa analiza planet w układzie TRAPPIST-1 pokazuje, że tylko trzy z nich znajdują się w strefie zamieszkanej swojej gwiazdy. Odpowiednio TRAPPIST-1d, E i F. TRAPPIST-1b i C są zbyt blisko swojej gwiazdy. Ich temperatury są zbyt wysokie, aby zawierały ciekłą wodę. Planety G i H są po prostu zbyt odległe i nie otrzymują wystarczającej ilości światła słonecznego, aby nadawały się do zamieszkania. Chociaż niektóre z tych planet są obiecujące pod względem masy, składu i temperatury powierzchni, należy wziąć pod uwagę również ich atmosferę. Jako czerwony karzeł, TRAPPIST-1 nie wypromieniowuje tyle energii co nasze Słońce. Aby korzystać z takich samych warunków jak nasza Ziemia, planety muszą być bliżej siebie. Ta bliskość może sprawić, że nie będą nadawały się do zamieszkania. Gwiazdy mają czasem okresy wysokiej aktywności. Gdyby tak się stało, wiatry słoneczne i bombardowanie ultrafioletem byłyby tak intensywne, że mogłyby po prostu zmieść atmosferę potencjalnie nadających się do zamieszkania planet. Jednak niektóre badania sugerują, że planety G i H mogą mieć atmosfery wystarczająco silne, aby wytrzymać te okresy wysokiej aktywności. Hipotezy te są wciąż przedmiotem dyskusji, a naukowcy czekają na zebranie kolejnych danych, zwłaszcza z pomocą teleskopu Jamesa Webba. Ale jedno jest pewne, będą bacznie obserwować ten pobliski układ w naszej Drodze Mlecznej. Poszukiwanie podobnych do Ziemi egzoplanet czasem napotyka na problemy. Choć naukowcom udało się zidentyfikować ponad 4000 z nich, wiele z tych nowych światów nie nadaje się do życia. Wynika to z wszystkich wymienionych wyżej czynników, ale także z metod wykrywania. Rzeczywiście, metoda tranzytu, choć skuteczna, wykrywa głównie masywne ciała, od superziemi po gorące Jowisze, ponieważ gwiazdy te powodują znaczny spadek jasności, gdy przechodzą przed swoją gwiazdą. Również planety o szybkim okresie obiegu są łatwiejsze do wykrycia, gdyż liczba przejść przed swoją gwiazdą pozwala na szybsze potwierdzenie ich stanu. Dlatego wykrywane są głównie planety znajdujące się blisko jasnej gwiazdy lub orbitujące wokół gwiazd karbowatych, jak w przypadku układu TRAPPIST-1. Jednak wśród wielu kandydatów, którzy są automatycznie eliminowani, jedna planeta przykuła uwagę naukowców. W rzeczywistości jest to jeden z najbardziej prawdopodobnych światów, w których może znajdować się życie, jakie dotychczas odkryto. Nazwa planety to Gliese 832c. Orbituje ona wokół gwiazdy o tej samej nazwie, Gliese 832, która znajduje się zaledwie 16 lat świetlnych od Ziemi i należy do gwiazdozbioru Żurawia. Niestety, konstelacja ta nie zawiera wielu gwiazd widocznych gołym okiem. Jeśli spojrzysz w niebo, nie będziesz w stanie zobaczyć Gliese 832, pomimo jej względnej bliskości do Ziemi. Ponownie gwiazda ta jest czerwonym karłem i jej jasność wynosi zaledwie 0,007 części jasności Słońca. Jednak gwiazda jest tylko o połowę mniejsza, dlatego strefa zamieszkiwalna gwiazdy jest bardzo wąska. Planety krążące wokół Gliese 832 podlegają grawitacyjnemu przyciąganiu gwiazdy, ale także własnej rotacji, więc zawsze prezentują się tą samą twarzą do gwiazdy. Jest to dokładnie to samo zjawisko, które występuje między Księżycem a Ziemią lub między Merkurem a Słońcem. W tym układzie znajdują się dwie egzoplanety. Gliese 832c i Gliese 832b. Dla poszukiwań potencjalnych nadających się do zamieszkania światów, Gliese 832c jest lepszym z dwóch kandydatów. Jednak to Gliese 832b zostało odkryte jako pierwsza. Dokładnie w 2008 roku
Będąc planetą, Superjowisza było łatwiejsze do obserwacji niż Gliese 832c. Dopiero w 2015 roku odkryto to drugie. Fakt ten był ogólnym zaskoczeniem zarówno dla prasy, jak i astronomów, gdyż analizy wykazały wskaźnik podobieństwa wyjątkowo zbliżony do ziemskiego, dokładnie 0,81. Na fali ogólnego podniecenia Gliese 832c zaczęła być nazywana drugą Ziemią. Planeta ma jednak kilka zauważalnych różnic w stosunku do naszego świata. Rzeczywiście, wskaźnik podobieństwa jest obliczany według kilku parametrów, które mają większą lub mniejszą wagę w równaniu. Na przykład badanie Gliese 832c ujawniło, że jej masa jest 5,5 razy większa od masy Ziemi, a planeta potrzebuje 35 dni ziemskich na wykonanie jednego pełnego obrotu wokół swojej gwiazdy. Ten krótki okres rewolucji wynika z faktu, że Gliese 832c znajduje się 6 razy bliżej czerwonego karła niż my jesteśmy w stosunku do Słońca. Prowadzi to również do dużej ekscentryczności. Co to jednak oznacza w praktyce? W astronomii orbity planet są na ogół eliptyczne, a nie kołowe. Wynika to z kilku czynników, takich jak prędkość obrotu planety, czy kosmiczne kolizje z asteroidami, które mogą zmienić jej trajektorię. Im większa ekscentryczność planety, tym wyraźniejszy jej eliptyczny kształt, tak jak w przypadku Gliese 832c. W efekcie regularnie opuszcza strefę zamieszkiwania, by zaraz potem ponownie do niej wejść. Musi to powodować nagłe wzrosty i spadki temperatury powierzchni. Ponadto planeta otrzymuje od swojej gwiazdy światło słoneczne zbliżone do tego, które otrzymuje Ziemia. Średnia temperatura powierzchni Gliese 832c szacowana jest na minus 20 stopni Celsjusza, podczas gdy średnia temperatura powierzchni naszej planety wynosi raczej 15 stopni. Różnica jest znaczna, ale nie nieprzydatna dla rozwoju życia, jakie znamy. Jednak jeden parametr sprawia, że te twierdzenia są niepewne. Ze względu na bliskość swojej gwiazdy macierzystej, Gliese 832c może stale wystawiać tę samą stronę na działanie swojej gwiazdy macierzystej, a więc mieć jedną stronę zawsze w świetle słonecznym, a drugą znacznie chłodniejszą zawsze w cieniu. Może to prowadzić do poważnych zaburzeń pogodowych na jej powierzchni, takich jak gwałtowne huragany, zwłaszcza że jej atmosfera jest potencjalnie bardzo gęsta. Przyjrzyjmy się teraz, jak może wyglądać powierzchnia tej planety, zakładając, że mogłaby ona podtrzymywać życie. Biorąc pod uwagę, że jego masa jest potencjalnie ponad 5 razy większa od masy Ziemi, jego grawitacja byłaby drastycznie wyższa, ale wokół tych danych panuje niepewność. Nie można zatem stwierdzić, czy siła grawitacji na powierzchni Gliese 832c byłaby dla nas zbyt silna. Naukowcy szacują jednak, że siła ta może równie dobrze wynosić 200-400% tej na Ziemi, ponieważ Gliese 832c jest planetą telluryczną. Sugeruje to, że jej rzeźba terenu nie byłaby tak duża ze względu na przytłaczającą grawitację. Skorupa tej planety byłaby stosunkowo płaska, ze zwartymi górami i płytkimi oceanami. Sprzyjałoby to rozszerzeniu stref ciekłej wody, co jest kluczowe dla rozwoju życia, przynajmniej takiego, jakiego znamy. Biorąc pod uwagę niską jasność tej gwiazdy, a przede wszystkim gęstą atmosferę, niebo wokół Gliese 832c powinno być głównie zmierzchowe. Niebo powinno być raczej czerwonawe, a dni raczej ciemne. Dzięki wydłużonej orbicie i krótkiemu okresowi obrotu, pory roku na tej planecie muszą być bardzo wyraźne, a przede wszystkim zmieniać się z tygodnia na tydzień. Biorąc pod uwagę częste, naprzemienne występowanie mroźnych temperatur i gorących dni, można założyć, że jeśli Gliese 832c jest domem dla życia, to gatunki zamieszkujące tę planetę muszą mieć znacznie lepsze mechanizmy termoregulacji niż my. Można też założyć, że w zależności od pory roku organizmy te są w stanie szybko migrować do chłodniejszych lub cieplejszych części planety.
Biorąc pod uwagę wysoką grawitację powierzchniową Gliss 832c, jej ewentualni mieszkańcy mogą być mali i krępi, o grubych kościach i silnie rozwiniętych mięśniach. Gdyby udało się im wyemigrować na naszą planetę, istoty te byłyby w stanie wytrzymać znacznie większe wahania temperatury. Prawdopodobnie nie musieliby zużywać tak wielu zasobów, aby utrzymać ciepło jak my. Co więcej, ich siła byłaby cudownie większa od naszej i byliby w stanie nosić na swoich barkach tak ciężkie ładunki, że dla nas byłyby one przytłaczające. Jeśli chodzi o rośliny, to prawdopodobnie byłyby one wystarczająco ciemne, jeśli nie czarne, aby przyciągnąć jak najwięcej światła, ale miałyby również głębokie, silne korzenie, aby oprzeć się gwałtownym wiatrom, które biją po powierzchni. Oczywiście to tylko domysły, oparte na dostępnych nam danych naukowych. Te organizmy mogą być łatwo stadium jednokomórkowym, albo wcale. Dlatego logiczne jest, że jeśli istoty pozaziemskie rzeczywiście zamieszkują tę planetę, to najbardziej korzystnym obszarem dla ich rozwoju powinno być skrzyżowanie jasnej i ciemnej strony gwiazdy. Tutaj temperatura powinna być na tyle idealna, by umożliwić rozwój organizmów podobnych do tych występujących na Ziemi. Możliwe jest również, że górska rzeźba terenu gwiazdy służy jako ochrona i schronienie przed burzliwymi wiatrami, które panują w strefie separacji. Być może istoty troglodytów zamieszkujące góry Gliss 832c, korzystając ze spokojnych okresów, by łowić ryby na poziomie pokrywających powierzchnię oceanów, tak jak robili to nasi przodkowie w czasach starożytnych. Czyli, jeśli na Gliss 832c jest woda w stanie ciekłym, to prawdopodobnie znajduje się ona na granicy między odsłoniętą a ukrytą stroną planety. Chmury, które tworzą się w strefie ciepłej, są spychane przez wiatr w kierunku granicy, spadając jako opady, podczas gdy lód pokrywający zimną część planety stopniowo topnieje, zasilając rzeki. Jeśli chodzi o bardzo szybkie zmiany pór roku, to zjawisko mogłoby doskonale odwzorować efekty pływowe wywoływane przez Księżyc na naszej planecie. Wszystko to wspiera ideę, że Gliss 832c ma potencjał, by być siedliskiem życia. Niestety obecnie nie da się tego stwierdzić. Realnie rzecz biorąc, planeta ta jest znacznie mniej odpowiednia niż Ziemia do rozwoju form życia. Jednak odkrycia na naszej planecie wskazują, że życie jest wysoce adaptacyjne, a przede wszystkim o wiele bardziej zróżnicowane, niż możemy sobie wyobrazić. Od bakterii niewrażliwych na wszelkie rodzaje promieniowania, po stworzenia z otchłani odporne na zimno, fenomenalne ciśnienie i brak światła, możemy mieć tylko nadzieję, że nasz wszechświat jest bogaty w różnorodność i że Ziemia nie jest jedyną planetą, na której narodziło się życie. Nasza niesamowita podróż zaprowadziła nas w odległe zakątki kosmosu. Do naszego kolejnego celu podróży zbliżamy się do naszego Układu Słonecznego. W rzeczywistości będziemy obserwować najbliższą Ziemi egzoplanetę, jaką kiedykolwiek odkryto. Na półkuli południowej, na ledwo od gwiazdozbioru Krzyża Południowego i nieco poniżej słynnego gwiazdozbioru Centaura, leży tajemnicza Proxima Centauri B. Ma ona konfigurację podobną do gluona. Jej konfiguracja jest podobna do konfiguracji Gliss 832c, co oznacza, że krąży ona wokół czerwonego karła Proximi Centauri, zawsze z tym samym obliczem. Ciekawostką w przypadku Proxima Centauri B jest to, że planeta ta nie została odkryta tradycyjną metodą tranzytu, lecz analizą prędkości radialnej. W miarę okrążenia swojej gwiazdy Proxima Centauri B będzie powodować lekkie przyciąganie względem gwiazdy, powodując stopniowe zbliżanie się lub oddalanie od naszego punktu obserwacyjnego. Wykorzystując efekt Dopplera, można wówczas obserwować zmiany długości fali promieniowania emitowanego przez Proxima del Centauro. Wahania te były więc pośrednim dowodem na to, że masywne ciało musi krążyć wokół gwiazdy. Tym ciałem jest Proxima Centauri B, gwiazda o 1,27 razy cięższa od Ziemi. Jej okres obrotu wynosi zaledwie 11 dni,
ale najbardziej uderzającą rzeczą w tej egzoplanecie jest jej bliskość do naszej. Proxima Centauri b znajduje się w odległości zaledwie 4,22 lat świetlnych. W poszukiwaniu potencjalnie nadających się do zamieszkania nowych światów, Proxima b jest szczególnie interesująca, ponieważ leży w strefie nadającej się do zamieszkania swojej gwiazdy. Analizy jej atmosfery sugerują, że Proxima b może być planetą w całości pokrytą wodą, bez nawet kontynentu, po którym można by chodzić. Dzięki temu zyskuje ona nową wspólność z egzoplanetami w układzie Gliese 832. Jednak w przeciwieństwie do Gliese 832c, grawitacja na Proximie b nie była tak silna. Oznacza to, że rzeźba terenu tej planety byłaby bardziej stroma, trochę jak na Ziemi, a oceany miałyby potencjalnie 200 km głębokości. Pomyśl tylko, że rów mariański, który jest najgłębszym z rowów oceanicznych naszej planety, ma zaledwie 11 km głębokości. Wiemy więc, że Proxima b znajduje się w strefie nadającej się do zamieszkania swojej gwiazdy. Jest potencjalnie pokryta ciekłą wodą i ma atmosferę. Ponadto ze względu na jej obrót, wymiany, ciepła, mogłaby sprawić, że temperatura całej powierzchni planety, w tym jej ukrytej twarzy, byłaby realna. Dodając do tego fakt, że jej wskaźnik podobieństwa do Ziemi wynosi 0,87, planeta staje się jednym z najlepszych kandydatów na nowy dom dla gatunku ludzkiego. Niestety istnieją pewne dowody, które nie potwierdzają tego z taką pewnością. W 2017 roku astronomowie zaobserwowali kataklizm w pobliżu planety. Gigantyczny rozbłysk słoneczny został wyemitowany z Proximy Centauri. Rozbłysk ten był 10 razy jaśniejszy niż najpotężniejszy rozbłysk słoneczny, jaki kiedykolwiek zaobserwowano na naszym Słońcu. Ten gigantyczny wybuch pomnożył jasność Proximy Centauri przez współczynnik 1000 w ciągu zaledwie 10 sekund. Podczas tego rozbłysku słoneczna Proxima b potencjalnie otrzymała taką dużą dawkę promieniowania, że mogła wymazać wszelkie możliwe ślady życia. Biorąc pod uwagę, że na Proximie b zaobserwowano już inne rozbłyski, może to być również dobrze zwęglona Ziemia, bez atmosfery, jałowy, pustynny świat, jak nasza bliźniaczka, czerwona planeta. Wśród wielu światów odkrytych przez astronomów, niektóre mogą być siedliskiem życia, tak jak w przypadku Gliese 832c, Proximy b i Trapiona 1d. Ale w trakcie swoich badań naukowcy odkryli również planety i układy, które są równie dziwne, co fascynujące. Pierwsza z nich, którą będziemy obserwować, znajduje się w gwiazdozbiorze Gemini. W naszym Układzie Słonecznym tylko Słońce siedzi dumnie na tronie i promieniuje na nas swoim światłem i ciepłem. Ale w wielokrotnym Układzie Słonecznym kilka gwiazd dzieli się światłem. Układy te są dość rzadkie i składają się z dwóch lub trzech gwiazd, które są uwięzione razem przez siłę grawitacji. Ale jeśli przyjrzeć się systemowi Castor, to co znajdziemy jest bardziej niż zaskakujące. W tym układzie wielokrotnym każda z trzech gwiazd centralnych jest w rzeczywistości gwiazdą podwójną, dlatego też system ten zawiera sześć gwiazd. W porównaniu z tym planeta Tatooine z dwoma słońcami, przedstawiona w filmie Gwiezdne Wojny, nie jest niczym szczególnym. Castor jest drugim najjaśniejszym obiektem o gwiazdozbiorze Gemini, choć układ jest dość odległy, oddalony około 50 lat świetlnych, jest noworodkiem w historii Wszechświata. Jego wiek szacuje się na około 200 milionów lat. W tym bardzo szczegółowym układzie gwiazdą centralną jest nikt inny jak Castor A. Gwiazdę tę łatwo określić jako olbrzyma, gdyż jest ona dwukrotnie cięższa, ale też dwukrotnie większa od naszego Słońca. Chociaż w naszym Wszechświecie istnieją niesamowicie duże gwiazdy, takie jak Antares czy Betelgeuse, należy zauważyć, że 85% gwiazd w kosmosie jest mniejszych od naszego Słońca. Sześć siostrzanych gwiazd systemu Castor orbituje wokół tego samego środka ciężkości, zwanego barycentrum. Razem są 52,4 razy jaśniejsze od Słońca. Nawet dzisiaj system ten
nadal intryguje naukowców ze względów na niezwykłą liczbę gwiazd w nim zawartych. Geneza jego powstania jest wciąż przedmiotem dyskusji. Jednak mimo licznych obserwacji, nie udało im się znaleźć żadnych dowodów na istnienie planety orbitującej wewnątrz tego dziwnego układu wielokrotnego. Odkryta w 2016 roku KELD-9P jest po prostu najgorętszą egzoplanetą, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. Planeta leży w pobliżu centrum konstelacji Krzyża Południa. Jej gwiazda odniesienia KELD-9 leży niezmierzone 620 lat świetlnych od Ziemi. Ta młoda gwiazda jest obecnie dwukrotnie jaśniejsza i dwukrotnie gorętsza od Słońca, podczas gdy temperatura tej gwiazdy wynosi 9800 stopni Celsjusza. Temperatura KELD-9b wynosi 4300 stopni Celsjusza. To więcej niż większość znanych gwiazd w naszym wszechświecie. Na tej planecie prawa fizyki, jakie znamy, są posunięte do ekstremu. Analiza spektralna wykazała obecność żelaza i tytanu w jego atmosferze. W rzeczywistości temperatura na KELD-9b jest tak wysoka, że nawet metal paruje i skrapla się w chmury poniżej. Oznacza to, że może dosłownie padać metal. W obliczu bombardowania promieniowaniem, jakie otrzymuje KELD-9b, naukowcy spodziewali się znaleźć planetę mniejszą od Ziemi, stopniowo zużywaną przez moc wybuchów. Ich odkrycie było jednak zupełnie inne. KELD-9b jest w rzeczywistości prawie dwa razy większy i trzy razy cięższy od Jowisza. Pod wpływem promieniowania odbieranego przez swoją gwiazdę, atmosfera planety rozszerzyła się jak balon. Możliwe jest również, że bombardowanie ultrafioletowe KELD-9b powoduje znaczny ubytek materiału. Podobnie jak komety, pozostawiałoby za sobą smugę świecącego gazu. Kolejnym, niezwykłym faktem dotyczącym KELD-9b jest to, że ma ona orbitę polarną, a nie równikową, jak większość znanych nam egzoplanet. Sama gwiazda wiruje tak szybko, że jest zniekształcona w kształt piłki do rugby. Zjawisko to znane jest jako ściemnianie grawitacyjne. W efekcie temperatura w rejonie równikowym gwiazdy jest niższa niż na biegunach. Mówimy to o różnicy 800 stopni Celsjusza. Ponieważ KELD-9b orbituje w ciągu zaledwie 36 godzin, to prawie tak, jakby ta planeta zmieniała porę roku co 9 godzin. W tej chwili nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ta egzoplaneta ma tak osobliwą orbitę. Podczas gdy planety takie jak nasza są nieustannie skąpane w świetle swojej gwiazdy, inne jak 3-2b są zanurzone w wiecznej nocy. Znajdujący się w astronomicznej odległości 750 lat świetlnych od Ziemi, gigant jest 1,5 razy cięższy od Jowisza. Kiedy została odkryta po raz pierwszy, zaintrygowała naukowców, ponieważ po wykryciu jej metodą tranzytu nagle zniknęła z radarów po przejściu przed swoją gwiazdą. W rzeczywistości planeta ani nie zniknęła, ani nie została przesłonięta przez coś innego. Nie brakowało również używanego sprzętu do wykrywania. W rzeczywistości 3-2b jest jedną z najciemniejszych planet, jakie kiedykolwiek odkryto. Odbija tylko 1% światła od swojej gwiazdy. Dla porównania, nawet najciemniejszy węgiel, jaki można znaleźć, odbija około 3% światła, które do niego dociera. Jakby tej przerażającej ciemności było mało, badania szacują, że temperatura jej powierzchni wynosi 1600 stopni Celsjusza. Z kosmosu ta planeta jest jak apokaliptyczna wizja tego, co mogło stać się Jowiszem, świecącym gazowym gigantem naszego Układu Słonecznego. W chwili obecnej nie można z całą pewnością wysunąć żadnych twierdzeń wyjaśniających naturę tego ciała. Jeśli Tres 2b jest tak ciemna, to być może dlatego, że jej atmosfera jest bogata w silnie absorbujące pierwiastki. Tak jak sód, potas czy gazowy tlenek tytanu. Jeśli myśleliście, że Pluton, który jest oddalony od Słońca o 6 miliardów kilometrów, jest daleko, to nie znacie planety HD 106906b. Jej gwiazda, choć nieco gorętsza, jest pod każdym względem podobna do naszego Słońca. Można by pomyśleć, że skoro planety krążą wokół niego, to te bardziej odległe zajmą miejsce Neptuna. Bardziej odległe ciała niebieskie
nie miałoby wystarczającego przyciągania grawitacyjnego, aby utworzyć planety poprzez akrecję materii lub kondensację gazu. Dlatego nasz Układ Słoneczny jest ograniczony pierścieniem asteroid zwanym pasem Kuipera. Neptun leży w odległości 30 jednostek astronomicznych od Słońca. Dla HD 106906b odległość ta wynosi 600 jednostek astronomicznych. To jest 90 miliardów kilometrów. Skale te są tak ogromne, że są niemożliwe do pojęcia przez ludzki umysł. Naukowcy, przerażeni tym odkryciem, nie potrafią z całą pewnością wyjaśnić, jak mogła powstać tak odległa planeta. Wysunięto jednak kilka hipotez. Kiedy tworzy się gwiazda, rzadko powstaje ona samodzielnie. Dość często zdarza się, że pojawiają się inne pobliskie gwiazdy. Tak było również w przypadku naszego Słońca. Jedna z tych gwiazd mogła zabrać ze sobą nieszczęsną planetę HD, gdy oddalała się od swojej macierzystej gwiazdy. Jednak odległości są tak duże, że nie ma zgody co do tej hipotezy. Inna teoria mówi, że w pobliżu gwiazdy uformowała się planeta i została wypchnięta z jej układu, zabierając ze sobą odległą teraz planetę. Jednak aby ta teoria była wiarygodna, wyrzucona planeta musi mieć masę znacznie większą niż HD 109606b. Niestety, tej dryfującej gwiazdy nigdy nie udało się odnaleźć. Choć znajduje się daleko od swojej macierzystej gwiazdy, tak zwana planeta samotnego wilka nie jest ciemna, jest to olbrzym, około 10 razy większy od Jowisza. W efekcie jego gazy są tak ściśnięte, że się nagrzewają, ma dokładnie nawet palą. Temperatura jej powierzchni wynosi około 1500 stopni Celsjusza, dlatego została wykryta przez teleskopy pracujące w podczerwieni. Oprócz oddalenia, naukowcy nie potrafią wyjaśnić dziwnej orbity tej planety. Podobnie jak Pluton, który nie orbituje w płaszczyźnie ekliptyki, orbita Echa jest bardzo wydłużona, a przede wszystkim całkowicie przechylona. Być może pewnego dnia badania będą w stanie wyjaśnić, co nadało tej samotnej planecie tak szczególne cechy. Korot to nazwa małego satelity wystrzelonego przez francuski zespół. Kiedy satelita został umieszczony na orbicie, naukowcy byli raczej sceptyczni co do jego przydatności. Obiekt jest wielkości drona i nie mierzy nie więcej niż 30 cm średnicy. Jednak wbrew wszelkim przeciwnościom, w 2009 roku satelita wykrył egzoplanetę bardzo podobną do Ziemi i znajdującą się szczególnie blisko swojej gwiazdy. Tak blisko, że ten daleki kuzyn potrzebuje zaledwie 20 godzin, aby wykonać jeden pełny obrót. W chwili odkrycia była to najmniejsza egzoplaneta, jaką kiedykolwiek wykryto. To właśnie ta bliskość pozwoliła na odkrycie go metodą tranzytową. Wyobraź sobie, że ta planeta znajduje się 23 razy bliżej swojej gwiazdy niż Merkury do Słońca. Jego odległość do Korot 7 wynosi zaledwie 2,5 miliona kilometrów, czyli nieco ponad 6 razy więcej niż odległość Ziemi od Księżyca. Chociaż Korot 7b znajduje się blisko swojej macierzystej gwiazdy, to od Ziemi dzieli ją 520 lat świetlnych. Planeta ta należy do kategorii superziemi. Jej masa jest 8 razy większa od naszej. Jeśli chodzi o temperaturę jej powierzchni, to osiąga ona nowe szczyty. Szacuje się ją na 2500 stopni Celsjusza. Gdyby możliwe było życie na powierzchni tej planety, Słońce wydawałoby się być 360 razy większe od tego, co widzimy dzisiaj. Ponieważ Korot 7b zawsze jest zwrócony do swojej gwiazdy w ten sposób, nie byłoby wschodu ani zachodu Słońca. Byłoby permanentne światło dzienne i bylibyśmy oświetleni absolutnie oślepiającym światłem. Korot 7b jest planetą telluryczną, co oznacza, że nie ma przewodzenia ciepła przez gazy w atmosferze. Na tej skalistej planecie współistnieją skrajne temperatury. Po jasnej stronie Ziemi jest piecem, przez który przepływa roztopiona lawa. Z drugiej strony ciemna strona nie otrzymuje światła. Temperatura jest tak zimna, że zbliża się do zera absolutnego bocznej próżni. Analizując gęstość tej planety, naukowcy doszli do wniosku, że składa się ona głównie ze skał i żelaza. Pamiętajmy, że na KL9b temperatura była tak wysoka, że metal mógł wyparować i spaść z powrotem na dół, jako opad. Cóż, na Korot 7b pada skała. Większość żelaza na naszej planecie leży głęboko pod ziemią, przykryta skalnym płaszczem.
ze względu na bardzo wysoką temperaturę skały w tym płaszczu, mogą wyparować i spaść jako stały gruz w najzimniejszych częściach planety. Krąg 7b to piekielne miejsce dla życia, które mogłoby rozkwitnąć w formie znalezienia na Ziemi. Nasza podróż zabrała nas na jedne z najbardziej niezwykłych egzoplanet w kosmosie. Czy to fascynujące ze względu na swoje ekstremalne warunki, czy też stanowiące prawdziwą zagadkę dla astronomów? Udowadniają, że kosmos jest pełen tajemnic, które stanowią wyzwanie dla najbardziej pomysłowych. Mówiąc o tajemnicach, spośród 4700 znanych egzoplanet są takie, które przesuwają granice dziwaczności jeszcze dalej. Dotyczy to zwłaszcza osy 12b, zwanej pieszczotliwie planetą jaj. Osa 12b należy do kategorii gorących jowiszów. Jest tak bardzo blisko swojej gwiazdy, że gazowy olbrzym jest powoli pożerany. Ze względu na działające kolosalne siły grawitacyjne, gwiazda stopniowo pochłania część swojej materii, powodując jej deformację, nadając jej osobliwy kształt jajka. Za kilka tysięcy lat planeta zostanie całkowicie strawiona przez swoją gwiazdę. O ile osa 12b nie opiera się erozji czasu, o tyle 55 Cancri E wydaje się niezniszczalna. Na pierwszy rzut oka ta telluryczna planeta wygląda jak nasza. Kiedy jednak badacze przyjrzeli się bliżej jego składowi chemicznemu, dokonali zaskakującego odkrycia. 55 Cancri E jest pokryte węglem, występuje w postaci grafitu, ale także, a nawet przede wszystkim, w postaci diamentu. Ten cenny skład można wyjaśnić składem macierzystej gwiazdy, która w przeciwieństwie do naszego Słońca zawiera więcej węgla niż tlenu. Gdybyśmy żyli na 55 Cancri E, diament nie byłby cenniejszy od zwykłego krzemienia. Możemy też wyobrazić sobie siebie odwiedzających inne planety, takie jak HD 209458b. W tym przypadku preferowanym sposobem produkcji energii byłaby energia wiatrowa, ponieważ wiatry są bardzo silne. Na Ziemi najsilniejsze wiatry ledwo przekraczają 400 km na godzinę. Na Jowiszu wiatry mogą osiągać 1000 km na godzinę lub więcej, a na HD 209458b prędkość podmuchu wynosi od 5000 do 10000 km na godzinę. Na dodatek temperatura jego powierzchni jest bliska 1000 stopni Celsjusza. Na szczęście w kosmosie są inne gwiazdy, które dają nam więcej powodów do marzeń niż koszmarów. Tak jak w przypadku J1407b, egzoplanety znajdującej się 434 lata świetlne od naszej Ziemi. Nazywana jest Super Saturnem, po prostu dlatego, że jego system pierścieni jest 200 razy większy. Innym wyjątkowym faktem jest to, że jej pierścienie obracają się w przeciwnym kierunku niż planeta. Naukowcy uważają, że może to być jedynie wynik naturalnej katastrofy, której pochodzenie prawdopodobnie pozostanie nieznane. Tak wszechświat jest pełen paradoksów. Zdarzenia, które w naszej skali zmieniają prawa fizyki. Nagle jest 436b, o przydomku Behemoth, śnieg po prostu wybucha w płomieniach. W wyniku tego spalania planeta uwalnia w kosmos ogromną ilość gazu. To stopniowe parowanie pozostawia po sobie wspaniały kometarny ogon o długości 15 milionów kilometrów. Nasza niesamowita podróż boczna doprowadziła nas do odkrycia coraz bardziej niesamowitych światów. Od czasu odkrycia pierwszej egzoplanety, nieco ponad dwie dekady temu, odkryto tysiące planet krążących wokół gwiazd poza naszym Układem Słonecznym. Wiele z tych nowych planet bardzo różni się od tych krążących wokół naszego Słońca, a nawet architektura układów egzoplanetarnych niewiele przypomina naszą. Z czasem udało się ustalić zaskakującą ilość szczegółów dotyczących niektórych z tych odległych światów. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, jak szybko rozwinęła się dziedzina badań egzoplanetarnych w stosunkowo krótkim czasie. Wiele z tego, co wiemy o egzoplanetach, w tym skrajne przykłady, takie jak planety diamentowe i światy lawowe, to wciąż tylko tantalisingowe wskazówki, które wymagają bardziej szczegółowych i precyzyjnych pomiarów, zanim cokolwiek będzie można potwierdzić. Nowe teleskopy kosmiczne zrewolucjonizowały dziedzinę egzoplanet i możemy oczekiwać ekscytujących czasów z kolejnymi misjami kosmicznymi.
istnienie egzoplanet jest obecnie ustalone ponad wszelką wątpliwość, a różne techniki detekcji sondują przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu nowej gamy planet. Jednak każda metoda dostarcza tylko część ogólnego obrazu i prawie zawsze potrzebne są obserwacje uzupełniające, aby potwierdzić naturę planety. Wraz z rosnącą liczbą i rodzajem egzoplanet z pewnością wiele można się nauczyć, a w miarę przechodzenia z ery wykrywania egzoplanet do ery ich charakteryzacji wciąż można rozwijać nowe obszary badań. Na przykład przez analogię do naszego Układu Słonecznego wokół egzoplanet powinny istnieć księżyce, które mogłyby stanowić potencjalne siedlisko życia. Poszukiwania egzomonów trwają, ale jak dotąd nie wykryto żadnego. Wśród superziem, planet potencjalnie nadających się do zamieszkania, niegościnnych światów i tych najdziwniejszych, niektóre nawet błądzą, bez Słońca, przemierzają głębie galaktyki w permanentnej ciemności. Kosmos po raz kolejny kazał nam marzyć o swojej niesamowitej różnorodności. Bardziej niż poszukiwanie światów nadających się do zamieszkania, badanie egzoplanet jest wielkim wyzwaniem dla lepszego zrozumienia naszego kosmosu i formowania się planet, w tym naszej własnej Ziemi. Te niekończące się poszukiwania mogą nas nauczyć więcej o powstaniu życia, a nawet doprowadzić do odkrycia nowych form życia, które tak jak my, tylko czekają na pierwszy kontakt z istotami zewnętrznymi. Dziś misje trwają, a kolejne są przed nami. NASA niedawno uruchomiła swój nowy teleskop James Webba, a Obserwatorium Plato Europejskiej Agencji Kosmicznej ma zostać uruchomione w 2024 roku. Codziennie odkrywane są nowe planety, a każda obserwacja przesuwa granice naszego rozumienia wszechświata nieco dalej. Może być tylko kwestią czasu, zanim człowiek odkryje tajemnice kosmosu. Jedno jest pewne, te odkrycia, jakkolwiek dziwne, przerażające czy rewolucyjne, będą nadal rozpalać wyobraźnię i nadzieję tych, którzy kochają kosmos.